jesteśmy. Puszczyczek się też trzęsie, strasznie. Nie to, że się trzęsie, tylko, no proszę Państwa, no przewraca. O, dziadek Felek, witamy. Jakiegoś innego dziadka na te wszystkie lata, na 3000 lat spotkałyśmy jakiegoś dziadka. Chodź, Puszku, chodź. O, patrz, o, muszę go obejrzeć. O, teraz ładnie. On już zobaczy, że jest tak, a tak. O. Także tutaj, a to też jakiś z Hiszpanii. To też z Hiszpanii, proszę Państwa. I tyle. No, chodź, Puszeczku, chodź. Będziemy szły do domku. No. Aha. Puszeczek. Tak zainteresowanie. Puszeczek wzbudza wielkie zainteresowanie. Tak. Że Puszeczek wzbudza wielkie zainteresowanie. Co się dzieje, proszę Państwa, gdy nadaj nasze radio. Tok FM Euro. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstrem. To jest ta ulica Boleń. Myśmy tutaj wyszły, proszę Państwa. Tędy przeszły. To jest starówka, proszę Państwa. Radio Conchita. Chodźmy, proszę Państwa, Hiszpanie. Dużo z może Ameryki Południowej. To jest szmat czasu, to jest kupa drogi. Proszę Państwa, bank. No i bank. I teraz tak, tu wpuścili bank, proszę Państwa, konia trojańskiego, a ludzie właściwie, no jak wiecie Państwo, są na dorobku, Warszawa jest na dorobku, dorabiają się, pracują, proszę Państwa. My pracujemy czasem nawet dwa razy dłużej, żeby po prostu te banki popłacać wszystko. Żeby te banki popłacać wszystko. No to proszę Państwa, chodź Puszeczku, chodź. To nie jest takie łatwe. No, to nie jest takie łatwe, proszę Państwa, bo jakaś lichwiarka nas chwyci i co tam jest? Chodź. Puszeczku, lichwiarka nas chwyci i będzie koniec na jakimś procencie, na 5 złotach, że to jest niedopłacone jakoś tak, chodź. Niedopłacone, proszę Państwa, o czasie. Puszek musi mieć stres od czasu do czasu, bo on obmąchuje gdzieś przy wejściach jakieś kwiaty, a przecież jakaś baba cię do nas przyczepi i powie, że nie wolno. No. Tak, Puszku, wylądowaliście w Polsce. Ciociuszku, to takie to ładne wszystko. Obfotografowana. Chodź, Puszek. No. Teraz nas rozjadą. Chodź, będziemy tak. Będziemy szły, chodź. A już idziemy do domku. Do domku idziemy. Chodź, Puszku. Do kościoła nie pójdziemy, bo nie będziemy się modliły tyle. Wiesz, ale to czy Hiszpanie, czy jacy, oni strasznie za tym papieżem, proszę Państwa. A przecież Jezus powiedział, że nikogo na ziemi tutaj nie nazywajcie ojcem swoim. To bardzo miła osoba, widzę, że tak się uśmiechała, że jesteśmy we are in Poland, that we are in Poland, that's fine, I am very happy too, that we are here in Poland. No i po prostu tacy są ci zagraniczni, uśmiechnięci, zawsze nastawieni, proszę Państwa, pozytywnie. Robi zdjęcia, Państwo zobaczą dziewczyna tych budynków. Przecież te półfreski, te malowidła, to one mogą być, proszę Państwa, też jakieś takie nowe. Nie muszą być wraz z budynkiem, bo był budynek, on może kiedyś brzydko wyglądał, a to jest namalowane teraz, ale ponieważ, że to jest namalowane z punktu widzenia, że to jest jakaś interpretacja czegoś, jakiejś wiedzy, która to wiedza dodatkowo nam jest tu potrzebna, no to okej, okay. No to okej. Okay. Radio, okej. Okay. Minęłyśmy Barbakan i przy tym kościele i już radio Conchit. Nie chcesz, Puszek, iść? Nie chcesz. Chcesz do sklepu iść, tak? Do sklepu?
a tam nie pójdziemy, bo tam musimy ten kot mieć przy sobą do drzwi, a on tędy nie chce iść, on chce iść tędy. To tyle historia z puszkiem.